Eluvina, jestem Promil, a dziś gramy w Five Nights at Freddy's plus. Freddy nam ostatnio złoił dupę, a mi kamera łoi dupę, jak też widzę. Więc ten odcinek będzie bez kamerki. Niestety. Dobra. No przepraszam, ale no coś mi się zepsuło z kamerą. Wiecie co, myślę, że przemyślałem to trochę i myślę, że musimy mieć po prostu dobre miejsce, żeby... czasowe dobre miejsce, żeby po prostu nam się Freddy nie wbił. Też tak było w FNAF 1. No, o Boże, prawie mi telefon spadł. Okej, coś sobie przebiegło. Coś sobie przeszło. No i te, no, no i okej. Okej, Freddy se idzie. I gdzie on jest? No on se idzie i gdzie on się podziewa, bo nie ma go na żadnej kamerze. To za mnie very sassy. Czego mi pukasz? Trochę te drzwi mi oddają vibe DJ of Creation. Trochę bardzo. Mam też taktykę, by mieć jedne drzwi cały czas zamknięte. Ale nie wiem. Jest Freddy. Łoś się zasrałem. I Freddy znika i okej. Okej. I w tym momencie nie otwieram drzwi. To był za dźwięk. Czy on się tu stoi gdzieś? Przemieścił się. Czyli Fredonk wchodzi nam do kantorka. Tyle co wiem. Trzeba tak właśnie nie tak panicznie ruszać myszką, tylko tak z taką gracją. Nie będę otwierał, nie wiem gdzie jest Freddy. Tu jest Bonnie. Nie będę ryzykował. Z czwarta powinniśmy przeżyć, tak mi się wydaje. Na pewno unikniemy konsekwencji ze strony Fredusia. Freddy. Słyszeliście ten głos, jak tu zaczęło coś biec? Wydaje mi się, że to był Freddy.
To tak ja mam odczucie. Chicken, odejdziesz, proszę. To się chyba nie uda. Dobra, otwórzmy, bo nie. Właśnie to jest najgorsze, że nie wiem, gdzie jest Freddy. Ja się wywołałem. Mamy przewalone. Jest! Tak! Tak! Za pierwszym strzałem. Tak! Ej, jestem jednak geniuszem. Ej, to było dobre podejście w cholerę. To mi się naprawdę podobało. To było bardzo dobre podejście. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w czwartej nocy. Ej, naprawdę, to było bardzo dobre podejście. Serio, to... Wow.